Witam, ja nazywam się Kapelutek, to jest omówienie rozdziału. Zostawcie pod filmem, co wam się żywnie podoba i zaczynamy. No dobra, historyjka okładkowa trwa w najlepsze i cóż, Germa znowu razem, tylko nadal bez ojca. Idziemy dalej, już stricte do samego rozdziału. Pojawiają się przed mieszkańcami stolicy samuraje Odena i brakuje Izo oraz Ashury. Prawdopodobnie nie żyją. Mieszkańcy nie dowierzają w to, co widzą, gdyż wszyscy myśleli, iż Oden ze swoimi samurajami poumierali z 20 lat temu. Ogólnie pierwsze trzy strony rozdziału kompletnie o niczym. Niemniej jednak jest prowadzona transmisja do wszystkich zakątków Wano i przechodzimy do Yamato, która chce oficjalnie dołączyć do załogi słomianego kapelusza. Początkowo Słomiani myśleli, iż jest wrogiem, ale ona się tłumaczy, że nie jest dla nich zagrożeniem. Tam sobie w wolnym czasie czytała o Słomianych w gazetach i nie wiedziała, ilu ze Słomianych to zwykli ludzie, ale wyglądają dla niej całkiem normalnie. I przedstawia się jako Oden i Yamato. No i każdy ze Słomianych jest zaskoczony na swój sposób. Jinbe z największym hadem, bo Sanji czy Brook od razu byli na tak, a ten mówi, by poczekać ze wszystkim na decyzję kapitana. W międzyczasie niedobitki Kaido chcą uciec, jednak Yamato im na to nie pozwala. Widzimy, jak Luffy i Zoro nadal się regenerują po swoich walkach i w sumie tyle. Dostajemy bardzo ważną informację o umiejętnościach Tamy. Jej moc działa przez miesiąc. Potem każdy jej zwierzak ma prawo sam zadecydować za siebie, czy chce zostać z Tamą, czy wracać do swojego dawnego domu. No i się okazuje, że Speed chce zostać z Tamą, a nawet dla niej jest niczym matka. Okej, nie wnikam w to. Natomiast powracamy do samurajów, którzy zrobili drogę dla Momo. Mieszkańcy dowiadują się o wszystkich szczegółach. Momonosuke przetrwał te 20 lat i mówi, że przywraca prawo oraz normalność w całym kraju. Każdy może tam pracować ile chce, jak chce, koniec tam z niewolnictwem, każdy się naje dosyta i inne takie cuda na kiju. Dostajemy również informację, że rodzice Tamy zginęli, jak była bardzo mała. Co ciekawe, na nagrobkach jej rodziców ludzie upatrują się znaków Kuruzumi, więc to otwiera interesujące furtki na przyszłość. Tama kolejno zaczęła sprzedawać słomiane kapelusze i poznała słomianego kapelusza Luffy'ego, który wyzwolił Wano. Zaplanowana symbolika czy zwykły przypadek od Ody. Wracając, to poprzez handel kapeluszami poznała Tengu i ogólnie Tama wpadła w dużą radość, że teraz może się najść dosyta każdego dnia i tak dalej. Momo ogłasza koniec panowania Kaido z Orochim, dziękuję piratom, bo to głównie dzięki nim zostali obaleni, pada nazwa całego sojuszu i Kid jest zdziwiony na maksa. Serio, dla mnie to jest najlepsza rzecz w tym rozdziale. Nowy szogun Wano wyjaśnia znaczenie swojego imienia, Momonosuke oznacza niezwyciężony, prosi mieszkańców kraju o ich siłę oraz współpracę itp. Przedstawia się oficjalnie jako nowy władca, samuraje Odyna i obywatele płaczą, Momo mówi do siebie w myślach, że chce pójść śladami ojca oraz matki, wszyscy krzyczą, że prawdziwy władca powrócił, brat z siostrą się jednoczą po wielu latach rozłąki. I rozdział kończymy tym, że narrator opowiada, iż Momo przejdzie do historii jako najwybitniejszy szogun kraju Wano, czy tam Wano. Chcę powiedzieć najpierw, że design Momo to złoto, jest podobny do swojego ojca, ale nie jest jakąś wielką karykaturą, niesamowicie mu do twarzy w długich włosach i drugą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, jest to, że dla mnie ten rozdział był o niczym. Kompletnie nic się nie wydarzyło. No Yamato chce sobie dołączyć do Słomianych, co wiemy od dawna, i Momo zaprezentował się jako nowy szogun, no niech mu będzie. Jeżeli ktoś podszedł emocjonalnie do tego chaptera i się popłakał, że to koniec złych rządów Orochiego, no to spoko i nie zdziwię się, jak wysoko oceni. Ale ja osobiście czuję ulgę, że to koniec tego molocha zwanego Wano. Każdy rozdział, który jest bliżej końca tego arku, mnie uszczęśliwia. Tak samo kwestia Tamy i wszystkich jej wątków kompletnie po mnie spływają. Dlatego podsumowując, mnie już Wano wymęczyło, mam go dość i takie rozdziały nie robią na mnie żadnego wrażenia. Jednakowoż, jak ktoś potraktował
emocjonalnie lub podszedł inaczej do najnowszych wydarzeń, jak najbardziej to rozumiem i szanuję. Dlatego nie dziwią mnie wysokie oceny dla tego rozdziału, ale dla mnie 5 na 10. Także to tyle ode mnie, ja byłem Kapelusznik, zostawcie co Wam się podoba i do zobaczenia w następnych materiałach.